Marcin Bąk, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Suma, a podsumowywać będziemy mijające wydarzenia wraz z Jakubem Pacanem z tygodnika Solidarność. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No i od spraw związanych z wiarą zacznijmy, jako że ostatnia niedziela była niedzielą bardzo szczególną. W kościele rzymskokatolickim jest to niedziela Miłosierdzia Bożego. Kult Miłosierdzia Bożego mający no już kilkadziesięcioleci, niesamowity, to jest fenomen na skalę światową. Zaczął się od skromnej dziewczyny w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Co możesz, Kuba, powiedzieć na temat ostatniej niedzieli, kultu Miłosierdzia Bożego w kontekście tego, co się w ogóle dzieje na świecie, gdzie no widzimy, że tego miłosierdzia ludzkiego jest bardzo mało? Tak, no ja jeżeli mogę tutaj też osobiście podzielić się świadectwem, ale też doświadczeniem, jest to dla mnie bardzo ważne święto. No i jako, że jesteśmy w takiej stacji, prawdopodobnie widzowie to zrozumieją, po prostu ten dzień przychodzi do mnie siostra Faustyna. Czuję to, jestem z nią, jesteśmy razem przez ten dzień i czuję jej obecność. No jest taki obraz, zdjęcie, gdzie ona jest uśmiechnięta i no i w sposób duchowy po prostu sobie towarzyszymy. Myślę, że wiele osób też ma podobne doświadczenia. Dla mnie to jest bardzo ważne święto, dlatego że no właśnie, to co powiedział Pan Jezus, że to jest ostatnia deska ratunku dla wielu grzeszników i no i tego miłosierdzia bardzo potrzeba. To, co kiedyś powiedział papież Franciszek, że Kościół jest jak szpital polowy, gdzie po prostu wszyscy poranieni przez ten świat mogą do niego iść. No ale tym balsamem, który leczy te rany, jest właśnie miłosierdzie. Jest ta miłość miłosierna. Ja tak naprawdę uczę się tego cały czas, i bo to też wymaga bardzo dużej pokory od człowieka, bo no nieraz jest tak, że jeżeli ktoś jest samowystarczalny, ktoś żyje w takim przekonaniu, że jemu nic nie potrzeba, to ciężko mu jest powiedzieć, że potrzebuje miłosierdzia. I powiem więcej, jak ja nieraz mówię różnym osobom, wiesz co, dziękuję Ci, bo okazałeś mi miłosierdzie, to ktoś się zbrania, nie, no jak, przecież jakie miłosierdzie, a ja mówię, no nie, no właśnie, ja się nie wstydzę tego słowa, potrzebowałem, okazałeś mi miłosierdzie i przyjąłem z pokorą, dziękuję bardzo. Także to jest bardzo ważne święto, też jest o tyle wymagające, myślę, dla ludzi wierzących, że no, że tutaj trzeba jednak zrezygnować z samowystarczalności, powiedzieć sobie, że nie domagam, że jestem grzesznikiem i potrzebuję czyjejś łaski Bożej po to, żebym po prostu mieć tą ostatnią deskę ratunku często. Jednocześnie ta ostatnia niedziela była niedzielą wielkanocną dla tych kościołów, które żyją zgodnie z kalendarzem jeszcze juliańskim, starym, czyli przede wszystkim kościoły prawosławne, ale także jakaś część eparchii grekokatolickich, czyli kościołów rytu wschodniego, pozostających w jedności z Rzymem, ze stolicą apostolską. No i w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie, napaści Rosji na Ukrainę, to wszystko, ta cała niedziela wielkanocna wygląda no przedziwnie. Putin, który sam lubi się fotografować w cerkwi, lubi być filmowany w cerkwi na tle uroczystości, zresztą brał udział w tej uroczystości Paschy prawosławnej, bombarduje braci prawosławnych na Ukrainie. Nawet na czas właśnie Wielkiej Nocy nie zostały wstrzymane ataki rosyjskie. No i padają pytania z całego świata, z Ukrainy, z innych krajów prawosławnych, w ogóle z innych krajów. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Czym jest to prawosławie rosyjskie? No, prawosławie rosyjskie przede wszystkim to jest część ruskiego miru. No przecież ten ruski mir, który teraz został odgrzany, to w sumie on wyszedł od Cyryla, on wyszedł od cerkwi prawosławnej. Cerkiew prawosławna, tam w ogóle w prawosławiu, o ile w katolicyzmie no każdy ma drogę do osobistego zbawienia, o tyle w tym prawosławiu wschodnim, szczególnie moskiewskim, to raczej jest to dla nielicznych, którzy gdzieś siedzą w ławach, w zakonach.
Natomiast to jest przede wszystkim obrzęd, to jest symbol. No, w Bizancjum bardzo ważna była obrzędowość, bardzo ważny był symbol. Nieraz te liturgie naprawdę bardzo długo trwają w tych cerkwiach, przez co są to one bardzo piękne z tymi śpiewami. Natomiast tutaj wystarczy posłuchać teraz patriarchy moskiewskiego Cyryla, żeby widzieć, że no właściwie no, Putin po prostu nie ma nic wspólnego z wiarą. Był taki przypadek i uważam, że on jest bardzo ważny, gdzieś przebiegł przez świat niezauważony. Putin jakiś czas temu był w cerkwi i po prostu nagle wszystkie świeczki zgasły. Nie było żadnego wiatru, żadnego podmuchu. Był taki lichtarz, na którym no, po prostu świece zgasło. I to też Putin się bardzo poczuł niezręcznie. On to odebrał, on właśnie tak, jak się powinno odebrać. Bo tak to wygląda i to rosyjskie prawosławie, ono przede wszystkim służy też budowaniu, scalaniu narodu wokół jednej jakiejś wielkiej idei. I to jest, ja bym powiedział nawet, że to moskiewskie prawosławie to jest, bardzo mi przypomina religię polityczną. Czyli to jest ściśle związane. Nawet to główne wejście do cerkwi nazywa się Carskie Wrota. Więc w ten sposób to postrzegam. Przywiązanie do symbolu, nie wchodzenie głębiej w duchowość, przywiązanie do rytuału. No jeżeli Dugin mówi, że jest bardzo potrzebne prawosławie, ale pogańskie, że w Rosji jest prawosławie pogańskie czy chrześcijaństwo pogańskie, no to jest absurdalne i wykluczające się, a jednak jest. No, rzeczywiście. Popatrzmy teraz na sytuację polityczną, gospodarczą, która dość dynamicznie się zmienia. Eksperci mówią o szykujących się wstrząsach w obszarze gospodarczym. Niektórzy wróżą głód, który może być efektem wojny. W końcu dwaj potężni producenci rolni, czyli Ukraina i Rosja, są w tą wojnę bezpośrednio wplątani. Na szczęście Polska jest samowystarczalna, jeżeli chodzi o żywność. Tak? My, Polska się wyżywi, byle tylko jakieś inne kłopoty nas nie spotkały. No i te kłopoty we wtorek się, według niektórych, zaczęły. Rosja, jak to się kolokwialnie mówi, zakręciła nam kurek z gazem. Myśmy i tak mieli z tego gazu za kilka miesięcy zrezygnować, powiedzmy może na początku, w styczniu przyszłego roku. Ten gaz był zresztą sprowadzany na niezbyt korzystnych dla Polski warunkach finansowych i z tych korzystnych dla siebie warunków finansowych Rosja sama zrezygnowała. Dlaczego? Gdzie tu jest sens, gdzie tu jest logika? Znaczy ja... Często też powtarzam, że jeżeli chodzi o Rosję, to znaczy mówienie, że Rosji się coś nie opłaca i ona tego nie zrobi, jest błędne, bo wojna na Ukrainie też się w żaden sposób Rosji nie opłaci. Na pełną skalę agresja też jej się nie opłaci, jednak to realizuje i Rosja jest gotowa płacić takie ceny, bo my w tej zachodniej racjonalnej umysłowości no bardzo dużo rzeczy kalkulujemy i myślimy w sposób bardzo logiczny. Natomiast w Rosji tak nie jest. W Rosji jest tak, że nie zawsze się liczą ze środkami, nie zawsze się liczą no, z życiem ludzkim, co widać po tej wojnie na Ukrainie. I tak samo jest w tym przypadku, że jednak jakaś złość polityczna, chęć odwetu politycznego jest ważniejszy dla Rosjan tak naprawdę od korzyści ekonomicznych. I prawdopodobnie Rosja sobie zrekompensuje to w inny sposób, dostarczając gaz do innych krajów, choćby do Indii, czy Pakistanu, czy jest naprawdę wielu różnych krajów na świecie, które tego rosyjskiego gazu potrzebują. Nasze relacje między Polską a Rosją już od lat były lodowate i to wynikało z tego, że po prostu Rosja tak chciała, no, bo w kulturze politycznej Rosji, w jej tradycji, relacje z Polską na równych zasadach, na zasadach partnerskich są po prostu nie do przyjęcia. To też możemy uważać, że to jest w jakiś sposób irracjonalne, ale tak jest. Możemy tylko z nimi rozmawiać, jak jesteśmy, nawet nie powiem junior partnerem, bo to też za dużo, jak jesteśmy o wiele, wiele niżej, to wtedy tak, jeżeli oni mają taką paternalistyczną postawę. Natomiast w innych przypadkach jest to bardzo mało możliwe albo niemożliwe i właśnie teraz się to okazuje, że nakładamy sankcje, przecież też Putin wie, że dzięki temu wzmożeniu dyplomatycznemu ofensywy dyplomatycznej polskiego rządu, no sprawa ukraińska weszła nam absolutnie na pierwsze miejsce światowej agendy, bo gdzieby się nie weszło na wszystkie media,
jest Ukraina, dlatego no to są takie zemsty ze strony Rosji. A myślę, że jeszcze może być tak, że oni coraz więcej tracą jednak tych aktywów w Polsce, bo jak się popatrzy na, umownie mówiąc, no na tych, którzy lubią Rosję, na zwolenników Rosji, no, którzy mówią na partię rosyjską w Polsce, to ona jest coraz bardziej mała, jest coraz bardziej egzotyczna i mi się wydaje, że to też z tego wynika. Węgiel wraca do łask, okazuje się, jako źródło energii. Węgiel, który miał być już zakopany, zapomniany przez Zielony Ład i wiele innych działań. Mamy trochę własnego węgla, chociaż sprowadzamy go z różnych kierunków. Prywatne firmy wciąż jeszcze sprowadzają go z Rosji. Węgiel wydobywają nasi polscy górnicy, którzy w ostatnich dniach no, mieli serię fatalnych nieszczęśliwych wypadków. Tragedia dotknęła samych górników, ich rodziny, ratowników, którzy spieszyli z pomocą. Tygodnik Solidarność, no nie mógłbym nie poruszyć tego tematu z dziennikarzem tygodnika Solidarność. Dużo się o górnikach mówiło w PRL-u, potem to była taka grupa trochę zapomniana. No ale trzeba pamiętać, że wydobycie węgla jest wciąż dla Polski ważnym obszarem, a ci ludzie to nie są pracownicy biurowi. Oni jednak, o czym musimy pamiętać, narażają swoje życie. Tak, dokładnie. Solidarność od początku, nasz tygodnik Solidarność jest z tymi górnikami, jest z rodzinami tych górników. Górnicy są bardzo ważną częścią związku i też my zawsze w tygodniku to podkreślamy i pokazujemy. I faktycznie no, ta tragedia dopadła górników, którzy są na dole, często są też uwięzieni i jak się porozmawia z jakimś ratownikiem górniczym, to te akcje ratunkowe są no, bardzo często na granicy życia, też na granicy narażenia życia przez ratowników, bo tam wchodzimy, tam są bardzo duże temperatury, w każdej minucie może być wybuch. Więc to takie akcje są zawsze bardzo trudne. Nieraz jak się na przykład pali chodnik, trzeba wpompować wodę, potem ją wypompowywać. Też transport tych ludzi, jeżeli są nieprzytomni, gdzie każda sekunda się liczy, po prostu przepychanie ich na kolanach, jeżeli się zwali węgiel, jest bardzo trudna. I z tego też, co ja wiem, to ratownicy górnicy są bardzo dobrze wyszkoleni. Rozmawiałem kiedyś z ratownikami, zwykłymi ratownikami medycznymi, którzy no, byli gdzieś na szkoleniu z ratownikami górniczymi i mówili, że ich poziom wyszkolenia jest naprawdę doskonały i bardzo wysoki. Mimo to giną, ryzykują życiem, bo tak wygląda praca pod ziemią. Tak wygląda praca pod ziemią. Pamiętajmy o tym, tym bardziej, że kto wie, być może w nadchodzących miesiącach, latach polski węgiel będzie wracał do łask, bo... Znaczy ja uważam, że powinno... We Francji tak było, że to nie było tak, że likwidowali kopalni i po prostu zalewali mułem i koniec. Tam ciągle w jakiś sposób, no gdzie się da, to te kopalnie są utrzymywane, żeby ewentualnie wrócić do produkcji. I, no ja mam nadzieję, że jeżeli już ten zielony, chociaż może nie wejdzie ten zielony ład, no, ale jeżeli by wszedł, no to żeby utrzymywać w jakimś, jeżeli się da, na ile się da, stanie gotowości, bo no mieliśmy naprawdę dużo kopalni dobrych, gdzie po prostu no, zostały zalane w sposób brutalny, że już nic się tam nie da zrobić. I one są już a nie pokłady do były płytko. Zalanej kopalni tak. Już się nie da odzyskać, jest to nieopłacalne. Dobrze, bardzo dziękuję za tą garść komentarzy, uwag, spostrzeżeń. Moim i Państwa gościem był Jakub Pacan z tygodnika Solidarność. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Ja także Państwu bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie w programie Suma, jak zwykle w piątek po południu. Marcin Bąk, do zobaczenia.